Rozmowa dnia. W naszym studiu minister administracji i cyfryzacji, pan Rafał Trzaskowski. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Przypomina pan sobie taką analizę koszty i korzyści wejścia Polski do Unii Europejskiej? Owszem, nawet byłem jej współautorem. To był koniec lat 90. To prawda. No i minęło lat 10 w Unii. Czy to, co tam było zapisane, w jakiś sposób przekłada się na rzeczywistość? Coś się potwierdziło? Powiem, że nawet byliśmy bardziej ostrożni, dlatego że zastanawialiśmy się wtedy w latach 90. w jaki sposób wydamy pieniądze choćby z Unii i zastanawialiśmy się, czy nie będziemy trochę jak Grecy, że część tych pieniędzy zmarnujemy czy przejemy, bo wydawało nam się wtedy, że Polacy jednak mają taką śródziemnomorską mentalność, a okazało się, że jesteśmy Teutonami z północy, wydajemy pieniądze bardzo dobrze, że jesteśmy bardzo rozsądni, że daliśmy sobie radę w tych ciężkich czasach w sposób taki, który jest podawany za przykład na całym świecie. Ja wracam z Brazylii, tydzień temu tam byłem na szczycie, który regulował zarządzanie internetem i tam wszyscy i ludzie z Afryki i właśnie z Brazylii pytali się nas, jak my to tak naprawdę zrobiliśmy, jeżeli chodzi o kryzys, jeżeli chodzi o wykorzystanie tej wielkiej szansy. Także myśmy byli trochę bardziej ostrożni w tych analizach. Twierdziliśmy, że będą korzyści z wejścia do Unii, że tych kosztów nie będzie dużo, chociaż już wtedy mówiliśmy na przykład o kwestiach dotyczących choćby polityki klimatycznej. No a okazało się, że rzeczywiście poradziliśmy sobie zdecydowanie najlepiej ze wszystkich. No ale są i opinie takie, że mogliśmy sobie poradzić lepiej, że pieniądze mogłyby być wydane również lepiej? Wie pan co, zawsze może być lepiej. Mm-hmm. To nie ulega wątpliwości. Natomiast jest takie pytanie, kto tak naprawdę by wydał te pieniądze lepiej. To znaczy nie jestem przekonany, czy ci, którzy oskarżają rząd, że nie wykorzystał tej szansy, byliby w stanie wykorzystać te pieniądze lepiej przy swoich dosyć nadwyrężonych albo nie do końca pełnych kontaktach w Unii Europejskiej przy zmarginalizowaniu swoich wpływów. Mm-hmm. Pytanie brzmi tak, że czy jesteśmy dużym graczem, czy jesteśmy w kręgu, który podejmuje decyzje w 28, czy jednak... Wie pan co, ja mam tutaj bardzo osobiste doświadczenia, bo ja reprezentowałem całą frakcję w Parlamencie Europejskim, wszystkie państwa, które należą do frakcji chadeckiej, jeżeli chodzi o kwestie konstytucyjne i instytucjonalne, czyli tak naprawdę o ustrój, i nikomu się nie śniło, że Polak może pełnić taką funkcję. Mówię o sobie, przecież powinienem był powiedzieć przede wszystkim o Jerzym Busku i o wszystkich innych, którzy pełnili jeszcze ważniejsze funkcje. Natomiast na początku, bo ja pracowałem w parlamencie od 2004 roku, rzeczywiście było tak, że inne państwa traktowały nas czasami trochę z góry, czasami trochę paternalistycznie. Natomiast w tej chwili to się wszystko zupełnie zmieniło. To znaczy nie ma w sumie takiej debaty, w której Polska nie byłaby obecna i w której nie grałaby tak naprawdę pierwszych skrzypiec. Także absolutnie gramy w pierwszej lidze i to też jest zaskoczenie, że tak szybko. A tak patrząc na to z drugiej strony, Polska w Unii to jedno, ale sama Unia, jak ona pana zdaniem wygląda? Czego jest w niej za dużo? Wie pan, co by się przydało? To jest taki truizm, że Unia się rozwija i wzmacnia i krzepnie poprzez kryzysy. I ten kryzys ostatni tak naprawdę Unię generalnie rzecz biorąc wzmacnia. Dlatego, że myśmy sobie zdali sprawę z tego, że potrzeba więcej współpracy, jeżeli chodzi o rynki finansowe. Potrzeba więcej współpracy, jeżeli chodzi o nadzór nad bankami. Natomiast są takie miejsca, gdzie tej regulacji jest stosunkowo za dużo. Dlatego, że Unia w niektórych kwestiach dotyczących polityki jednolitego rynku jest przeregulowana i tutaj też Komisja Europejska zdaje sobie z tego sprawę. Wydaje się, że na przykład te bardzo wyśrubowane standardy dotyczące ochrony klimatu idą za daleko, dlatego że nas po prostu na to nie stać w tym momencie, kiedy musimy konkurować z resztą świata. Musimy chronić klimat, musimy chronić środowisko, natomiast nie możemy mieć tutaj tak wyśrubowanych standardów, które odbiegają po prostu od rzeczywistości, odbiegają od naszych możliwości. A trzeba pamiętać, że Unia Europejska to jednak nie tylko Szwecja, no ale choćby Polska, która oparta, nasza gospodarka jest oparta w 90% na węglu. Także zbyt zbiurokratyzowana? To wielu podkreśla. Wie pan co, to jest zawsze taki stereotyp. Natomiast ja zawsze podkreślam, oczywiście można zawsze pokazywać aberracje unijnej biurokracji, bo takie występują. Natomiast to jest bardzo mała biurokracja. W mieście Paryż pracuje 70 tysięcy, 58 tysięcy urzędników, w Londynie podobnie, a w całej Unii Europejskiej 40 tysięcy, więc to jest dosyć mała biurokracja i naprawdę z moich doświadczeń wynika, że bardzo efektywna. Natomiast oczywiście państwa członkowskie zawsze szukają kozła ofiarnego i narzekają na biurokratów. A jakie powinny być cele, polskie cele w Unii Europejskiej na... Skoro mówimy o dekadzie wstecz, to powiedzmy o dekadzie naprzód. Oczywiście dla nas najbardziej istotna kwestia w tej chwili to jest budowa Unii Energetycznej. My o tym mówimy od wielu, wielu lat. Jeszcze nie tak dawno
państwa członkowskie niektóre patrzyły na nas z takim sceptycyzmem, oskarżały nas o to, że mamy pewne fobie, że się boimy, że nasze pomysły, jeżeli chodzi o uniezależnienie się Unii Europejskiej od energii, są wyolbrzymione, niepotrzebne. Natomiast no, ostatnia sytuacja udowodniła, że absolutnie powinien to być priorytet i wszyscy patrzą na to w sposób znacznie bardziej pozytywny. Kolejna rzecz to jest to, żeby wzmacniać Unię Europejską, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, to naprawdę musimy mówić jednym głosem tam, gdzie mamy podobne stanowisko. Natomiast przy okazji no, musimy się przygotować do tych zmian ustrojowych. My w tej chwili zajmujemy się Ukrainą, co zrozumiałe. Natomiast no, dalej wychodzimy z kryzysu i te rozwiązania, które będą przyjmowane bardzo dokładne dotyczące Unii Bankowej, dotyczące zarządzania unijną gospodarką, no to są rozwiązania, w których Polska musi być aktywna i jest aktywna. Także tutaj duża odpowiedzialność na naszych barkach, bo tak jak powiedziałem, gramy w pierwszej lidze i to wymaga od nas odpowiedzialności i gotowości do prezentowania rozwiązań oraz uczestniczenia w tych wszystkich koalicjach, które proponują te rozwiązania. Czy także kwestia strefy euro to jest temat na najbliższe lata? Bo to taki oczywiście temat, który bardzo nieśmiało się pojawia. Jest to temat na najbliższe lata, to nie jest temat na najbliższy rok, dlatego że no, mało kto chce skakać. Pomijając kwestię spełnienia warunków oczywiście. Tak, oczywiście. Musimy wejść do strefy euro, bo zobowiązaliśmy się w traktatach. Natomiast no, nikt nie chce skakać do basenu, nie wiedząc ile tam jest wody. W związku z tym no, musimy ocenić, jak te rozwiązania dotyczące stabilizowania rynku, stabilizowania waluty, na ile one okażą się efektywne. W tej chwili wygląda na to, że się udało. Wystarczy widzieć, popatrzeć na polepszającą się sytuację ekonomiczną w Unii Europejskiej, no ale jest za wcześnie, żeby do tego basenu skakać. Natomiast te decyzje będziemy musieli w przeciągu kilku najbliższych lat podjąć. Wspomniał panie ministrze o konferencji Net Mundial, tak się nazywała. Tak jest. W Brazylii, w São Paulo ten Mundial, bo teraz bez względu na to, gdzie mistrzostwa świata są rozgrywane, to się nazywają Mundial. To nie o to chodzi. W każdym razie 850 osób, przyszłość zarządzania internetem w wymiarze światowym. Jak w takim gronie wielosetosobowym można cokolwiek ustalić. Wie pan, no, trzeba wypracować pewien kompromis, natomiast co nie było łatwe, ale się udało. Jakby nowość tego rozwiązania polega na tym, że dookoła stołu siedziały państwa członkowskie, siedział biznes, siedziały NGOsy i były w stanie wypracować zasady mówiące o tym, że internet powinien być dalej wolny, że w internecie nie powinno być cenzury, że w internecie powinny obowiązywać, co było postulatem moim i Polski, takie same zasady jak w realu, jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych, jeżeli chodzi o ochronę naszej prywatności, że nie powinno się prowadzić takich programów masowego podsłuchu czy masowych inwigilacji. Natomiast trzeba się zastanowić, jaka była alternatywa. Alternatywą, którą proponowała Rosja, Chiny, Indie, było to, żeby internetem zarządzał ONZ, co by znaczyło jeden głos dla każdego państwa członkowskiego. No i mielibyśmy ryzyko, że tak naprawdę internet, te sprawy, które nam się wydają techniczne, zarządzanie internetem, że to będzie służyło do bałkanizacji internetu, do dzielenia go, do wprowadzania cenzury, do tego, co się dokładnie dzieje w Rosji w tej chwili, gdzie zabrania się blogerom prowadzić swoje blogi, gdzie się wprowadza cenzurę prewencyjną, gdzie tak naprawdę doprowadza się do tego, że zakłada się internetowi kaganiec. Natomiast naszym głównym postulatem było do not harm, czyli krótko mówiąc, nie szkódź, tak jak lekarz, nie zepsuj internetu. I dokładnie to mówili twórcy internetu, którzy też, tak jak Windsurf, którzy byli na tej konferencji i jasno mówili, że tutaj postulaty Polski, postulaty Unii Europejskiej to są te postulaty, które trzeba wspierać. Czyli te, jeśli to nie jest zbyt duże słowo filary, to ma być wolność słowa, prywatność, dostępność w sieci? Tak jest. Mhm. Dostępność, o którą na przykład ja walczyłem jeszcze w Parlamencie Europejskim, bo ważne jest to, żeby również ludzie niepełnosprawni, żeby ludzie starsi mogli z tego internetu korzystać. To się wydaje oczywiste, ale to oczywiste nie jest i tego typu rozwiązania musimy wprowadzać. Tak samo neutralność sieci, żeby nie promować pewnych treści, tylko żeby sieć była taka, jak jest. Natomiast no, niektóre kwestie muszą w niej być regulowane, ale to powinno być lekkie regulowanie i właśnie we współdziałaniu wszystkich interesariuszy, NGO-sów, biznesu, z którym trzeba się dogadać, jeżeli chodzi o niektóre rozwiązania, a nie zarządzanie z poziomu rządów. I ważne, że się udało przeforsować takie rozwiązania, bo to nie było oczywiste, a do tej pory tak naprawdę internetem zarządzały prywatne amerykańskie firmy. A to też nie powinno być tak, żeby to robiła jedna strona. I dlatego tu sukces, że Amerykanie zgodzili się podzielić tym zarządzaniem z resztą świata i że udało się to zrobić na tych zasadach. Oczywiście te zasady są dosyć ogólne, no bo musiało się dogadać tak wielu ludzi, ale lepiej tak niż alternatywa, o której powiedziałem, w której Rosja, Chiny, Indie miałyby tutaj pałeczkę pierwszeństwa. Podobno pan tam był na miejscu, więc może pan to potwierdzić. Pojawiła się propozycja takiego zapisu, czy takiego sformułowania, że dopuszczalna może być masowa inwigilacja, przechwytywanie i gromadzenie danych, uwaga, zgodne z prawami człowieka i demokratycznymi wartościami.
To tak, interesująca propozycja. To było główne. No, Amerykanie oczywiście chcą przez cały czas uzasadniać, że taka masowa inwigilacja ma sens. Takie operacje na wielkich, na wielkich danych, takie operacje, które są prewencyjną inwigilacją, krótko mówiąc. Natomiast no, głównym moim zadaniem, i udało mi się do tego przekonać moich kolegów z Unii Europejskiej, było to, żeby powiedzieć, że masowa inwigilacja jest wbrew prawom człowieka. No, co to się wydaje dosyć oczywiste, ale ktoś to zdanie wymyślił. No, nie było oczywiste choćby właśnie dla Amerykanów czy Brytyjczyków. Natomiast dla nas jest jasne, że oczywiście można podsłuchiwać w momencie, kiedy są uzasadnione podstawy, kiedy jest wyrok sądowy, kiedy rzeczywiście chcemy walczyć na przykład z terrorystami, ale to nie jest tak, że można podsłuchiwać wszystkich i wszędzie bez żadnych zasad. A to do tej pory miało miejsce i też zarządzanie internetem odpowiada na ten skandal z podsłuchami amerykańskimi. A przypominam, że jeżeli podsłuchują nas Amerykanie, to prawdopodobnie podsłuchują nas również inni. No właśnie, żeby ucywilizować choćby to transfer danych z Unii Europejskiej do krajów trzecich. To jest dla nas niesłychanie istotne, żeby nasze dane, nasza prywatność była chroniona również poza Unią Europejską, bo tam najczęściej znajduje się większość naszych danych. Wystarczy, że mamy w kieszeni telefon iPhone'a czy Samsunga. Pan poprzednik na fotelu szefa resortu administracji, Michał Boni, dziś w Gazecie Wyborczej napisał taki, publikuje artykuł 10 lat cyfryzacji z Unią, oswajamy internet, dostęp do niego ma dziś 72% gospodarstw domowych, w 2004 było to tylko 26%, zakupy przez internet robi prawie 30% polskich konsumentów, wcześniej było to jedynie 5%. No tak się zastanawiam, czy to jest zasługa, nie wiem, państwa, rządu, czy po prostu świat już jest taki, a my musimy... Wie pan, to iść zawsze równym krokiem z postępem. Zawsze zaczął pan od tej analizy koszty korzyści Unii Europejskiej, którą współtworzyłem kilkanaście lat temu. I ja tam wtedy mówiłem o tym jasno, jeżeli chodzi o korzyści i koszty, że czasem trudno powiedzieć, jakie są korzyści globalizacji, a jakie Unii Europejskiej, a co zrobiliśmy sami. Postęp w internecie dokonuje się na świecie, ale u nas dokonuje się szybciej dzięki temu, że Unia Europejska wpisała sobie to na sztandar jako rzecz priorytetową i również, że w Polsce myśmy nieźle sobie radzili z wprowadzaniem tego w życie. Nie wszędzie odnieśliśmy sukcesy. Jeżeli chodzi o pokrycie internetowe, to tutaj dokonaliśmy rzeczywiście absolutnego skoku. Jeżeli chodzi o zakupy w internecie, tutaj też udało nam się przełamać pewne obawy polskiego społeczeństwa, również poprzez pracę na przykład nad dyrektywą o handlu elektronicznym, którą prowadziłem w Parlamencie Europejskim. Natomiast w tej chwili no, mamy inne wyzwania dotyczące na przykład usług, które państwo ma świadczyć w internecie, więc tych usług jest sporo. Niemniej jednak Michał Boni ma rację, że tutaj dokonała się w Polsce zmiana skokowa. I tutaj sukces jest związany z globalizacją, z Unią Europejską, z aktywnością naszego społeczeństwa, które jest wyjątkowo aktywne. Niemniej jednak jest również sukcesem rządu, który jeżeli chodzi o pokrycie internetem zrobił tutaj bardzo dużo. Natomiast no, pozostaje wiele wyzwań, dlatego że dużo osób w Polsce rzeczywiście używa tego internetu, ale aż 15% z tych ludzi, którzy go nie używają, przepraszam, którzy mają dostęp do internetu, go nie używa, bo nie wie, po co ten internet im jest. Wydaje się im, że internet jest tylko do zabawy. Nie, ludzie nie wiedzą, że dzięki temu mogą polepszyć swoje umiejętności, że mogą lepiej się odnaleźć na rynku pracy. I to jest olbrzymie zadanie dla nas wszystkich, ale również zadanie, tak jak mówię, żeby państwo było usługodawcą takim pierwszego kontaktu w internecie. I tutaj chodzi o przełamanie pewnych barier, bo to, że jakaś usługa będzie dostępna w internecie, to nie jest tylko przeniesienie jej z rzeczywistości, to jest zmiana myślenia, bo nagle się okazuje, że komunikacja musi iść w dwie strony, że urzędnik musi komunikować z obywatelem, że musi odpowiadać na jego zapotrzebowanie. W tej chwili na przykład wypełniamy podatki przez internet, ale to polega na tym, że musimy sobie każdy z nas poradzić z trudnym formularzem. Chodzi o to, żeby to urzędnik przygotował formularz, a obywatel go tylko zatwierdzał. Ale to wymaga przebudowania mentalnego całej administracji, to nie jest proste i dlatego ten proces trwa. Dziękujemy za spotkanie, panie ministrze. Minister administracji i cyfryzacji Rafał Trzaskowski. Jeszcze jedna kwestia. Tak, przy okazji pańskiej wizyty w Brazylii, panie ministrze, miał pan okazję albo czas podpatrzeć, jak idą przygotowania do mundialu, bo to już tylko 37 dni zdążą. No widać było przez cały czas, jak się jechało przez miasto. São Paulo ma ten najbardziej zapóźniony stadion, ale wygląda na to, że zdążą. No wszyscy tam są, mimo że nie wszyscy są zadowoleni, ale wszyscy starają się być gotowi. Także miejmy nadzieję, że zdążą, bo przecież na tym właśnie stadionie w São Paulo zaczynają się mistrzostwa meczem Brazylia-Chorwacja, także muszą być gotowi, bo to byłaby wielka plama na honorze Brazylii. Oni by chyba tego nie przeżyli, bo tam naprawdę futbol, wbrew temu, co pisze dzisiaj Gazeta Wyborcza, dalej jest religią. Ciekawe, czy gospodarze odpadną w pierwszej rundzie. To byłby koniec prezydent Rousseff. Dziękujemy, minister Rafał Trzaskowski, gość Sygnału Dnia.